wszystkim jest to sztuka walki. Sztuka walki rodem prosto z Salwadoru, z Brazylii, gdzie w latach XIX i XX wieku rozpoczęto praktykować capoeirę jako legalną formę walki. Późno przemieszczacie. Bo niektórzy przychodzą, a partner wtedy obchodzi. Obchodź tutaj. Właśnie tutaj już go nie ma i ten już go zachodzi z tej strony. To na razie chwilę nie robić, samo przejścia. I jeszcze jedna rzecz. Szybko wykupujemy grę. I tutaj ktoś wchodzi, pokazuje. Szybko, szybko. 12 lat temu Adam Faba, profesor drugiego stopnia Sememoria, przywiózł capoeirę do Polski. W Polsce capoeira trenuje około 15 tysięcy osób. Grupa krośnieńska powstała 3 lata temu. Liczy około 40 osób. Trenują kobiety, dzieci, mężczyźni, starsi, młodsi. Moja przygoda z capoeirą zaczęła się tak z pół roku temu. Capoeira oprócz walki niesie za sobą bardzo dużo innych wartości, w których odnajdują się różne osoby. Zabawą taką z capoeirą. Tak naprawdę osoba, która zaczyna przygodę z capoeira, nie musi mieć żadnego bagażu doświadczeń z innymi sztukami walki. Capoeira jest dla mnie główną moją pasją. Hobby, rekreacja. Akrobatyka, salta, gwiazdy. Wszystkie uniki, co znacie. I próbujemy. I za każdym razem, jak robicie na przykład negatywę, obserwujecie, czy ktoś nie wchodzi. Jeśli ktoś chce zacząć trenować capoeira, nie musi się obawiać faktem, że na przykład nie jest rozciągnięty, że ma słabą kondycję, ponieważ takie rzeczy tak naprawdę nadrabiamy na treningach. Dużo zwinnych ruchów, kopnięć, uników. Capoeira charakteryzuje się przede wszystkim zwinnością, płynnością ruchu. Ciosów przeciwnika z capoeira nie przyjmuje się, nie blokuje się, raczej się unika płynnie, ponieważ capoeira ma do zaoferowania bardzo wiele płynnych właśnie przejść oraz uników. Charakteryzuje się przede wszystkim dynamizmem, szybkością, podejrzliwością, ponieważ ataki, które wyprowadza dany capoeirista, tak naprawdę są przemyślane, ponieważ capoeirista używa bardzo dużo malandrażu, dosłownie znaczy przebiegłość, chytrość. Rozbija półkulę prawą i lewą, bo to wiadomo, że wysiłek fizyczny, ale też trzeba być skoncentrowanym i tak samo tutaj człowiek się skręca, tutaj tu myśli i kombinuje, bo capoeira to nie jest tak, że są konkretne techniki, ale można i tak modyfikować i tworzyć również swoje. No i tak samo wiadomo, że muzyka rozwija człowieka. Capoeira to granie na instrumentach, to śpiewanie, to tworzenie niepowtarzalnego klimatu właśnie za pomocą instrumentów i śpiewów. Najważniejszą rzeczą, która i najbardziej taką widoczną, która odróżnia nas od innych sztuk walki, to jest właśnie element muzyki i śpiewu na treningach oraz choda. No niesie ze sobą bardzo dużo akrobacji, które uczymy się, staramy się wykorzystywać jako elementy ataku bądź obrony. Ćwiczymy grę w choda. Muzyka na żywo zaciągnęła i poczułam właśnie tą energię, która wydobywa się z tych ludzi i tak się jakoś wciągnęłam. Choda, dosłownie tłumacząc z portugalskiego, jest to krąg, w którym tak naprawdę dwóch capoeiristów może pokazać swoją ekspresję. Thank you.
każdej hodzie odbywa się samba dżihoda, podczas której gracze, którzy brali udział w hodzie związanej z capoeirą, bawią się i w ten sposób dają upust tym emocjom, które nazbierały się podczas hody. To jest po prostu zabawa. Samba, jak i capoeira, jest elementem kultury afrobrazylijskiej. Tańczymy sambę dla zabawy, dla rozluźnienia ciała po treningu, no i przede wszystkim po to, żeby zbliżyć się do siebie, zintegrować bardziej, ponieważ samba jest bardzo dobrą formą integracji młodzieży i starszych. Jest kilka elementów, które można używać samba dżihoda. To oczywiście krok podstawowy, bardzo trudny, dużo czasu trzeba spędzić, żeby się go nauczyć, ale tak naprawdę w samej samba dżihoda nie chodzi o perfekcyjne wykonywanie kroku, tylko o dobrą zabawę, więc wskazana jest każda możliwa improwizacja osoby, która jest w środku. Tańczymy samba, oni nawzajem się uwodzą, czyli dziewczyna może podejść, może przejść pan. Ludzie po prostu chcą się bawić. Cała Brazylia to przecież zabawa. Daje mi ona bardzo dużo energii życiowej, przede wszystkim takiej witalnej. I to jest tak naprawdę ścieżka, na którą jeśli ktoś wejdzie, to później ciężko zboczyć, ponieważ ona kreuje tak naprawdę kręgosłup każdego człowieka. Capoeira dla mnie jest całym życiem. Przytoczę sławną myśl mestre Pastinha, sławnego mistrza capoeira Angola. Capoeira mogą trenować wszyscy, kobiety, dzieci, mężczyźni. Jedyni, którzy nie powinni trenować, to ci, którzy nie chcą. Nie wyobrażam sobie życia w tym momencie bez capoeira.